Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem po raz kolejny w Urzędzie Miasta Pruszkowa porozmawiamy z zastępcą prezydenta miasta Konradem Sipierą na temat inwestycji, które będą realizowane w najbliższym czasie lub dopiero są rozpisywane. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od budowy ulicy 1 Sierpnia, bo wydaje się, że na to mieszkańcy czekali dość długo. Trzeba pamiętać, że jeszcze przy tym zaznaczył pan, że będzie modernizacja ulicy Plantowej. I też dobra informacja przy okazji, czyli taka potrójna korzyść dla mieszkańców osiedla Bolesława Prusa. O czym mówimy, co zostanie zrealizowane? Panie redaktorze, jest to bardzo ważna inwestycja, mimo że mała i krótka uliczka. Mieszkańcy zyskają po pierwsze 55 miejsc parkingowych, które będą zrealizowane przy tej inwestycji. Dodatkowy wyjazd z osiedla Bolesława Prusa, czyli przejazd przez tory WKD w kierunku Wojska Polskiego. Nowa nawierzchnia na ulicy Plantowej, jak ona wygląda obecnie, każdy widzi, tam już łatanie naprawdę nie pomaga. Więc to będzie nowa nawierzchnia. Dodatkowo zostaną zmodernizowane wszystkie zatoki postojowe przy ulicy Plantowej, będą wyłożone kostką, więc w tym rejonie ten ruch naprawdę się poprawi, upłynni. No i wizerunek całego osiedla również się poprawi, a kolejna przeprawa przez tory i wyjazd z osiedla i możliwość dojechania do ulicy Wojska Polskiego na pewno ten ruch upłynni w tym rejonie. Kolejna, w zasadzie to już się dzieje, to nie możemy mówić kolejna inwestycja, kolejna realizowana inwestycja, czyli ulica Lipowa, no i tam chodniki i ścieżki rowerowe. Czy to była taka, powiedzmy, bieżąca potrzeba mieszkańców? Oni zaznaczali, że w sumie fajnie byłoby, gdybyśmy mieli też tutaj w parku ścieżkę rowerową? Czy tutaj nam się kilka tematów łączy, ponieważ obecnie realizowana od 15 lipca ścieżka rowerowa i chodnik, który idzie od Kopernika do Utraty, no był potrzebny w tym miejscu. Przede wszystkim, jak ktoś porusza się tym ciągiem komunikacyjnym, wiedział, że jak tylko popada deszcz, no tam jest przejść, naprawdę bardzo ciężko przejechać również, więc będzie asfalt na ścieżce rowerowej, na ciągu pieszym, płyty betonowe, więc na pewno to będzie po pierwsze nawierzchnia trwała, bezpieczna, estetyczna, oświetlenie zostało wcześniej wykonane, więc tutaj idziemy zgodnie z harmonogramem i już niebawem te efekty będą mocno widoczne. A jeśli mówimy o ulicy Lipowej, to jesteśmy przed podpisaniem umowy, mamy wyłonioną już firmę projektową. Dodatkowo będzie projektowana ulica Lipowa od ulicy Kraszewskiego do studni oligoceńskiej. Tutaj przebudowana będzie jezdnia, chodnik, odwodnienie terenu, oświetlenie, miejsca parkingowe, tak aby też ta część miasta została już dobrze skomunikowana. Estetyka również jest istotna, więc to przed nami w najbliższym czasie. A jest szansa, żebyśmy jeszcze w te wakacje przejechali się rowerem w długości tej ulicy? Mówimy o ścieżce rowerowej, jak najbardziej. No, wierzymy, że wykonawca stanie na wysokości zadania i już w tym roku, w te wakacje, mieszkańcy będą się mogli tym ciągiem pieszo-rowerowym swobodnie przemieszczać. Jak przystało na sezon letni, który oczywiście zazwyczaj sprzyja remontom w placówkach edukacyjnych, no nie mogło być inaczej tym razem. Powiedzmy, co zaplanowaliście, bo doskonale wiemy, że ta lista tych szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, które zostały objęte remontami w waszej wizji, no jest dość pokaźna, więc powiedzmy może ogólnie, co będziecie próbować zrobić i jak to ułatwi na przykład dostępność szkoły dla uczniów. Panie redaktorze, ten okres wakacyjny jest krótki i wykorzystujemy go naprawdę intensywnie. No tutaj w tym roku o tyle jest ciężej, że cała pandemia COVID wpłynął na wybór wykonawców. I niestety mamy pewne trudności, nie wszystkie realizacje są w tym momencie wykonywane, natomiast no, ponawiamy zapytania ofertowe, przetargi, aby tych wykonawców wyłonić. Mamy 1 000 000 zł na remonty w naszych placówkach. No, kwota może duża, natomiast przy skali potrzeb, jakie są zgłaszane przez dyrektorów placówek, ta kwota już tak wysoka nie jest. No, jest to zawsze dla nas ciężkie zadanie przed tym, aby zadecydować, co w ramach tego miliona wykonać. Na chwilę obecną mamy zaangażowanych 500 000 zł.
i te prace obejmują no, bardzo potrzebne inwestycje. Inwestycje, których może nie widać, ale one bezpośrednio wpływają na jakość pracy placówki, ponieważ są to instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodne, kanalizacyjne, naprawy dachu, gdzieś wymiana stolarki okiennej, ale też i takie rzeczy eksploatacyjne, które też się zużywają, jak części boisk, ogrodzenia w szkołach. No to wszystko robimy i no wierzę, że ten milion wykorzystamy cały na te realizacje, które jeszcze nie są w trakcie. Wykonawcy się znajdą, ale również te większe rzeczy wykonujemy, ponieważ oprócz tych remontów na chwilę obecną jesteśmy w trakcie termomodernizacji naszego żłobka przy ulicy Hubala. Tutaj prace już są zaawansowane. Również w tym roku będzie cała wymieniona, zmodernizowana bieżnia przy szkole numer 4. Również projekty, które są obecnie w trakcie, projekt przedszkola numer 11 przy ulicy Hubala, tutaj będzie rozbudowa tej placówki, budowa nowego przedszkola przy ulicy 3 Maja, jak i przebudowa, rozbudowa przedszkola na ulicy Moniuszki, więc tutaj na pewno bardzo mocno stawiamy na te inwestycje. Nasze placówki muszą być doinwestowane, widzimy, że te potrzeby są naprawdę duże. I tak jak już powiedziałem, na tym się skupiamy, żeby nie tylko pracować nad tym, żeby było coś z zewnątrz widać, ale żeby faktycznie inwestycja, która jest potrzebna w danej placówce, no była realizowana w ramach takich remontów, w ramach tych potrzeb, które są zgłaszane przez dyrektorów. Często to, co ja widzę w dokumentach, zgłaszane usterki, zgłaszane problemy przez dyrektorów ciągną się już od ładnych kilku lat, więc no, staramy się na bieżąco te wszystkie potrzeby wypełniać. Tak, rzeczywiście i kto lepiej będzie wiedział o swojej szkole więcej niż sam dyrektor. Dokładnie. Porozmawiajmy teraz o programie Razem Bezpiecznie, bo jest to program, który przewija się już od 2-3 lat w przestrzeni publicznej. Wiemy, że wcześniej powiat pruszkowski był beneficjentem tego programu, no i teraz udało się Pruszkowowi dołączyć do niego. I mamy sytuację taką, że uzyskaliście 100 tysięcy złotych. Program opiera się o modernizację, ewentualnie budowę nowych pasów drogowych. Dokładnie. I proszę powiedzieć, gdzie zamierzacie wykorzystać te środki? Panie redaktorze, tak jak w przypadku innych inwestycji, staramy się na wszelkie sposoby pozyskiwać środki zewnętrzne. Nie dodałem wcześniej, ulica 1 sierpnia będzie realizowana z dofinansowania ze strony rządowej, z Funduszu Dróg Samorządowych, więc to będzie naprawdę bardzo duże wsparcie w tym zakresie, jak i przy realizacji tych przejść dla pieszych. Mówimy o trzech przejściach. Pierwsze jest to przejście przy ulicy Ewy, na wysokości ulicy Andrzeja. Drugie, Aleja Niepodległości, wejście do Parku Sokoła. I trzecie, również obręb Parku Sokoła, mówimy o Chopina przy ulicy Szczęsnej. Będą to przejścia przede wszystkim doświetlone, przejścia aktywne, z wymalowanymi na biało-czerwono pasami, z czujnikami ruchu, z oświetleniem LED w poziomie, więc na pewno te przejścia dla pieszych zyskają znaczną poprawę bezpieczeństwa i na pewno kolejne również przed nami, szukamy kolejnych takich miejsc, które będą w ten sposób zabezpieczane. Generalnie teraz przy inwestycjach, które realizujemy, chcemy też dodatkowo przejścia dla pieszych zabezpieczać właśnie w różne sposoby, które na rynku są dostępne. Jest ich naprawdę bardzo dużo, więc na pewno kolejne przed nami. Trwa przetarg na przebudowę ulicy Polnej. No i warto też wspomnieć od razu o połączeniu ulicy Topolowej i Narutowicza. Stąd pytanie chyba najprostsze z tych wszystkich pytań, które dzisiaj zadałem, czyli co zamierzacie tam zrobić? No, ulica Polna jest to ostatni fragment tej ulicy nieutwardzony. Tutaj mieszkańcy od kilkunastu lat już zabiegali o to, aby ten fragment ulicy wykonać. No i dlatego przetarg, dlatego realizacja, mamy gotowy projekt, ostatni fragment do utwardzenia, oprócz chodników, które są wykonane. Tutaj mówimy o jezdni, mówimy o odwodnieniu, oświetleniu, na końcu ulicy, gdyż jest to ulica ślepa na granicy miasta, będzie zatoka do zawracania i no to w tym roku już ta historia tego nieutwardzonego odcinka na ulicy Polnej będzie zakończona. Natomiast jeśli chodzi o łącznik ulicy Topolowej i Narutowicza,
jesteśmy w trakcie. Wykonawca do połowy sierpnia ma realizację zakończyć. Będzie to w końcu możliwość swobodnego poruszania się w obrębie ulicy Szkoły nr 1. Ja wielokrotnie rozmawiałem z dyrekcją szkoły i pani dyrektor właśnie zwracała uwagę na to, że w tych godzinach, szczególnie porannych, popołudniowych, kiedy dzieci są odwożone do szkoły czy po południu zabierane, w obrębie szkoły naprawdę tworzą się no, takiego pewnego rodzaju zatory samochodowe i te poruszanie jest bardzo utrudnione. Co za tym idzie? No jest niebezpiecznie. Ulica Bohaterów Warszawy jest ulicą dosyć mocno uczęszczaną, o dużym natężeniu. Często rodzice gdzieś zatrzymywali się przy ulicy Topolowej, tak tamując też ruch, wypuszczając dzieci. W tym momencie ten ruch będzie o tyle swobodny, że będzie można w ulicę Topolową wjechać i bez kombinowania, bez zawracania po prostu w kierunku ulicy Narutowicza wyjechać swobodnie z powrotem do ulicy Bohaterów Warszawy czy w kierunku ulicy Partyzantów. No więc ten ruch w jakiś sposób się rozłoży. Na pewno tutaj no, ta poprawa bezpieczeństwa jest priorytetem, więc no, mimo że też kolejna taka mniejsza inwestycja, ale bardzo istotna. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za tę rozmowę i z tego miejsca żegnamy się również z Państwem. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję.